Panie marszałku, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. W związku z procedowaną ustawą zadam cztery pytania. Pierwsze. Czy projekt niniejszej ustawy stanowić będzie pełną implementację do rozporządzenia Komisji WE z dnia 22 lipca 2009 roku ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych? Czy projekt przewiduje, a zarazem i gwarantuje oraz określa warunki, które należy spełnić przy wytwarzaniu materiału siewnego oraz określa rodzaje dokonywanych ocen? Czy w budżecie państwa na rok 2012 są zagwarantowane wystarczające środki na realizację zadań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych? Ponieważ temat dzisiaj procedowany jest tematem praktycznie już dyskutowany powszechnie, te pytania już były dzisiaj zadawane, ale chciałabym również i ja to pytanie zadać. Jakie jest aktualne stanowisko Polski co do regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie uprawy i obrotu roślin GMO? Mówię, jakie jest aktualne stanowisko, ponieważ to stanowisko się w ostatnim czasie zmieniało. Dziękuję bardzo.